Gromadzimy się w naszej bazylice franciszkańskiej na uroczystej liturgii, podczas której nasi bracia przyjmą sakrament święceń w stopniu prezbiteratu i diakonatu. Pragnę zatem powitać metropolitę krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który przewodniczy Eucharystii i udzieli sakramentu święceń. Witam przybyłych do nas z Włoch braci, ojca generała naszego zakonu, ojca Marko Taska, ojca asystenta generalnego Jacka Ciupińskiego, ojca wikariusza prowincji północnej we Włoszech, ojca Roberto Brandinelliego. Witam ojca prowincjała naszej prowincji krakowskiej, ojca Mariana Gołąba, wszystkich braci z klasztorów z Polski i zagranicy, którzy przybyli na tę uroczystość, braci naszej wspólnoty krakowskiej, zarówno klasztoru, jak i seminarium, kapłanów zakonnych, diecezjalnych, braci, siostry zakonne obecne na uroczystości. W szczególny sposób pragnę powitać rodziców, rodzeństwo, rodzinę i przyjaciół braci kandydatów do święceń. Witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość i kończąc serdecznie witam kandydatów do święceń, brata Kamila, Wojciecha, Mateusza i Piotra. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, prosząc o dary Ducha Świętego dla braci mających przyjąć święcenia. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Christe eleison, Christe eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Błogosławiony Jakubie Strzemie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Dominiku, módl się za nami. Święty nasz Ojcze Franciszku, módl się za nami.
Święty Antoni Padewski, módl się za nami. Panie, a z tym co będzie? Piotr już wiedział, co będzie go czekało, gdy się zestarzeje. Zostanie poprowadzony tam, gdzie nie będzie chciał. Wyciągnie ręce i da świadectwo. Da świadectwo w ten sposób, uwielbiając Boga. To Piotr już wiedział. Nie wiedział tylko kiedy i gdzie. Ale miał jeszcze przed sobą trochę czasu, bo miało to nastąpić dopiero wtedy, kiedy się zestarzeje. Niemniej jednak wiedział, że świadectwo, które ma dać o Chrystusie, będzie świadectwem najwyższym aż do końca. Będzie świadectwem przelanej krwi. I zdając sobie sprawę z tego, co go czeka, wiedział ten czas aż do ostatniego i najwyższego świadectwa. Trzeba wypełnić jednoznacznym głoszeniem prawdy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Zbawicielu świata i Odkupicielu człowieka. I trzeba to mówić jednoznacznie i bez jakichkolwiek wątpliwości, kim Jezus z Nazaretu naprawdę jest i czego dokonał. I tak zmierzając do tego ostatecznego momentu swojego życia i świadectwa, które miał dać w Rzymie, w cyrku Nerona, u stóp Watykańskiego wzgórza, na własne życzenie ukrzyżowany głową w dół, zbliżając się właśnie do tego momentu, przez całe lata z mocą głosił prawdę o Chrystusie. I wiemy o tym z Dziejów Apostolskich, począwszy od tej pierwszej w dziejach katechezy, w dziejach Kościoła, katechezy wygłoszonej przez Piotra tuż po zesłaniu Ducha Świętego, gdzie z całą mocą mówił wobec przybyłych na miejsce zstąpienia Ducha Świętego Żydów, mówiąc o tym, że właśnie oni są winni zdrady, są sprawcami wydania Jezusa w ręce pogan, że przyczynili się do hańbiącej śmierci na krzyżu. Ale Bóg wskrzesił Chrystusa. I ten fakt otwiera niejako nową kartę w dziejach ludzkości i w dziejach Kościoła. Także dla tych, którzy byli winni zdrady i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To był los Piotra. Ale przecież nie mógł być obojętny na to, co stanie się z tym, o którym wiedział, że Chrystus go szczególnie miłował. Że razem z Piotrem i Jakubem wybierał do najbardziej znaczących momentów nauczania. Wtedy, kiedy udawali się na górę Tabor, by stać się świadkami przemienienia. I wtedy, kiedy wziął ich trzech, by stali się świadkami jego męki w ogrójcu. Co stanie się na koniec z tym, który razem z Piotrem biegł do pustego grobu, by stwierdzić, Pan naprawdę zmartwychwstał. I usłyszał odpowiedź. Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty idź za mną. I tutaj, drodzy siostry i bracia, otwiera się
Z jednej strony wspólnota losu apostołów, a z drugiej strony jakże różne miejsca i cele, które Chrystus im do spełnienia przeznaczył. Piotr ma iść do Rzymu. Tam ma dać najwyższe świadectwo. Ma iść za Chrystusem, dźwigając swój krzyż aż do końca. A los Jana według tego, co chciał Chrystus, miał wyrażać się w tym, że będzie on świadkiem prawdy i miłości. Najwyższej prawdy i jedynej miłości. Być świadkiem prawdy to cel i zadanie, które były niezwykle cenne w całym Janowym posługiwaniu. Widzimy to w jego Ewangelii. Przebija to także z tego dopowiedzenia, które zamyka niejako Ewangelię Janową, dopowiedzenia, które było zapewne autorstwem jego uczniów. Ten właśnie uczeń, Jan, pisali jego najbliżsi współpracownicy. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A my wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Zresztą sam Jan wielokrotnie dawał świadectwo o tym, że jego zadaniem jest dawanie świadectwa prawdzie. I dlatego w trzecim liście, nawiązując do sprawy Demetriusza, powiedział, napisał: takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe. I stąd prawda staje się dla apostoła Jana szczególnym kryterium oceny tego, czy ktoś jest z nami, czy ktoś jest przeciw nam. W trzecim liście pisze bowiem Jan do Gajusza: nie znam większej radości nad tym, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Ale nie ma prawdy bez miłości. Tak jak nie ma miłości bez prawdy. I dlatego i w Ewangelii, zwłaszcza w listach świętego Jana Apostoła, motyw miłości będzie wracał niezwykle często. Począwszy od pierwszych słów, jakimi zaczynał swój pierwszy list, pisząc: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. I dlatego w dalszej części tego pierwszego listu raz jeszcze do tej sprawy miłości nawiążę z całą jednoznacznością. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Drodzy bracia i siostry, taki jest los apostołów. Wychodzą z tej samej szkoły Chrystusa. Widzą i dotykają Go codziennie. I przekazują słowa życia. Ale czynią to w różnych miejscach i na różnych drogach, którymi prowadzi ich Pan. I tak dzieje się w Kościele
nie tylko w czasach apostolskich, ale przez te całe wieki składające się na jedną wielką historię świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. Wywodzimy się z jednej szkoły Chrystusowej, a Bóg nas posyła do rozmaitych i bardzo niekiedy wydawałoby się różnych zadań. Tak jest też w przypadku was, drodzy kandydaci do diakonatu i prezbiteratu. Wywodzicie się z tego samego franciszkowego środowiska, z tej samej szkoły miłości, z tego samego charyzmatu oddania się Panu aż do końca. Wywodzicie się z tej szkoły i w imię posłuszeństwa pójdziecie do bardzo różnych zadań. Ale właśnie w tej gotowości pójścia za Chrystusem tak, jak On tego będzie od was chciał i oczekiwał, a nie według własnych wyobrażeń. W tej woli bycia posłusznym Chrystusowi aż do końca będzie się wyrażało wasze związanie z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który was wybrał, a wpierw powołał, a jednocześnie dał wam tę moc, byście odpowiedzieli tak, jak to przed chwilą w sposób najbardziej uroczysty uczyniliście wobec nas tu obecnych, mówiąc: jestem. Jestem, by iść. Jestem, by iść tam, gdzie Pan mnie chce. Tam, dokąd mnie posyła. Wyraża się w tym posłuszeństwo Chrystusowi, a w tym posłuszeństwie miłość do Niego. Miłość, która także będzie przyjmowała najrozmaitszy kształt posługi słowa. Bo macie świadczyć o Chrystusie, który powiedział o sobie, że jest prawdą. Jest prawdą jedyną i najwyższą. I macie o tej prawdzie mówić i głosić ją światu, choć ten świat woli żyć w sytuacji postprawdy, gdzie już nie ma nawet opozycji między prawdą a kłamstwem, gdzie są już tylko narracje głoszone z taką czy inną siłą przekonywania, wzmacnianego niekiedy przez kłamliwe media. Jak się w tym świecie narracji wykluczających niekiedy nawzajem odnaleźć? Jak się odnaleźć jako świadek prawdy najwyższej i jedynej? Jakże znamienne pod tym względem jest dzieło słynnego filozofa współczesnego Leszka Kołakowskiego, który już w latach 80., jakby przeczuwając to, co dzisiaj nas dotyka, napisał po francusku tekst opublikowany zaledwie kilka lat temu, noszący tytuł Jésus ridicule. W języku polskim przetłumaczono to jako Jezus ośmieszony. Ale można by to przetłumaczyć także jako śmieszny Jezus. W tym dzisiejszym świecie, gdzie każdy z nas ma się za wszelką cenę realizować, nie patrząc na innych. W tym dzisiejszym świecie, gdzie najważniejsza jest przyjemność i radość chwili używania. Jezus ze swoją Ewangelią, ze swoim wezwaniem, by Go naśladować, dźwigając własne krzyże, z wymaganiami, które wykraczały poza literę prawa, ze swymi błogosławieństwami. Czyż nie jest śmieszny? A wy, drodzy kandydaci do diakonatu, na mocy święceń będziecie za chwilę głosić Ewangelię. I wy, kandydaci do prezbiteratu,
którzy za chwilę na mocy święceń będziecie sprawować najświętsze tajemnice Eucharystii, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wy macie pokazywać światu, że Jezus jest miłością, którą wprawdzie można wyszydzić, ale bez której nie można żyć. I jest prawdą, którą można wzgardzić, ale bez której nie można sensownie budować fundamentów własnego życia. Macie to głosić, potwierdzając swoje słowo własnym życiem. Własnym życiem budowanym na modlitwie za Kościół, za siebie, za świat. Macie pokazywać, że to nic śmiesznego iść za Chrystusem pełnym czystości i miłości tak szlachetnej, że aż wzruszającej. Macie iść, głosić Chrystusa, pokazując, że nie kryterium posiadania jest najważniejsze dla człowieka, ale to, kim się jest, będąc gotowym do darcia z tego wszystkiego, co się posiada, by być dla Chrystusa i dla braci. Wyłącznie i do końca. Rozważamy to, te wasze zadania, przed którymi stoicie, drodzy kandydaci do diakonatu i prezbiteratu. Za chwilę wasze jestem, któreście wypowiedzieli, będzie potwierdzane poprzez szczególne wasze oświadczenia, że chcecie takimi świadkami Chrystusa być, wiernymi aż do końca, z miłości dla Niego i z wdzięczności za dar powołania. Ale chciałbym, chcemy wszyscy, by także w odniesieniu do was spełniło się to ostatnie zdanie Ewangelii świętego Jana. Zdanie, które też jest autorstwa nieznanych nam z imienia uczniów apostoła najbardziej umiłowanego przez Chrystusa. To zdanie brzmi: jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Ewangelia Chrystusa jest pisana z każdym rokiem, każdym kolejnym dziesięcioleciem i każdym wiekiem, które składają się na wielkie dzieje Kościoła. Jest to Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa, pisana przez Jego świadków. Pisana przez tych, którzy prawdę o Chrystusie zaczerpniętą z Ewangelii uczynili własną i uznali, że jest tak cenna, iż trzeba ją głosić światu. Nawet jeśli trzeba by dla tej prawdy oddać własne życie. Piszcie, drodzy kandydaci do diakonatu i prezbiteratu, piszcie dalej tę Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Piszcie ją całym swoim życiem, szlachetnym i pięknym. Życiem, które jest wprawdzie znakiem sprzeciwu dla tego świata. Ale przecież jakże bardzo cennym dla tego świata znakiem nadziei.